za jaką chcieliby go przedstawiać także niektórzy przedstawiciele Kościoła, bojący się już mówić wprost pewnych rzeczy, chociażby takiej prawdy, że tylko nasza wiara jest prawdziwa. Kiedy ostatnio słyszeliście z ambonem, przepraszam, jest ksiądz, więc to może gorzkie, ale kiedy słyszeliście z ambony, że nasza wiara jest jedynie prawdziwa? I musimy głosić. O, w Bostonie, no to w Bostonie jest lepiej. Bo ja w Polsce już dawno nie słyszałem. Nie chcę oczywiście wchodzić w zakątki teologii, bo to nie moja dziedzina i pewnie popełnił wiele błędów, ale chcę tylko zwrócić uwagę na fakt, że życie społeczne, dzieje narodów w większości kształtuje słowo i teologia wynikająca z tego słowa i wierność tym ideom. A nie, jak chcieliby dziś neomarksiści, ale także i neoliberałowie, którzy mówią, tylko historia gospodarcza jest ważna i tylko gospodarka pisze dzieje. Cała reszta jest nieszkodliwą ludzką fantazją. Otóż chcę powiedzieć tym autorom takich opinii, że szkodliwe się mylą i bardzo zubażają człowieka. Dlaczego zwracam uwagę na religię katolicką? Dlatego, że jest to jedyny kierunek myślenia, który podkreśla obowiązek wolności. My mamy obowiązek bycia wolnymi, a nie prawo. To jest obowiązek. I teraz, czy ludzie niewierzący, ale żarliwi patrioci, porządni ludzie są wykluczeni z grona Polaków? Wręcz przeciwnie. Dlaczego? Bo Polska jest wspólnotą etyczną. Jeżeli godzimy się na pewien porządek wartości, a przede wszystkim godzimy się na niewzruszenie ludzką ręką tego porządku wartości, na szczycie tej piramidy mamy zawsze wartość tego, co święte, bo w czymś nasze wartości muszą być ukorzenione. Ludzie będący agnostykami, ale porządni i uczciwi, powiedzą, a mnie ten system odpowiada. Bo ten system wymaga odpowiedzialności od siebie. Wymaga uczciwości od siebie. Ja w takim systemie chcę działać. Nikt nie ma prawa wyrzucać tym ludziom, że są gorsi, że nie należą do Polski. Każdy należy do Polski, kto podziela polski system wartości. I teraz nadchodzi moment, żeby ten system opisać, żeby o nim mówić. Czy politycy o nim mówią? Czy politycy odpowiadają na pytanie, po co nam jest Polska? Po co Polska jest Polakom? Po co Polska jest światu? Oczywiście można powiedzieć, że głoszę tutaj niebezpiecznie megalomańskie tezy, bo jesteśmy jednym z wielu narodów Europy, świata, że jesteśmy narodem stosunkowo niedużym, jak na warunki świata. Więc dlaczego akurat my i dlaczego akurat sobie mamy przypisywać niezwykłe posłannictwo? Tylko wiedza o świecie często polega na odczytywaniu znaków. A znaki, które są dziś przekazane Polakom, są bardzo wyraźne. Żyjemy w momencie, gdy Polska może rosnąć i być naprawdę bardzo ważnym krajem, bardzo ważnym narodem i może zniknąć, nie niknąc z mapy. Możemy nadal na mapie widzieć terytorium pod nazwą Polska, tylko że bardzo zmienione. Terytorium, które już Polską nie będzie, bo nie będzie tam Polaków. Nie będzie tam Polaków myślących niepodlegle. Będą mieszkali niewolnicy, oczywiście dużo ładniej nazywani. Będą mieszkali Ukraińcy, będą mieszkali Żydzi, będą mieszkali różni inni, ale Polaków będzie mało. Polaków z serca, z wartości. Czy to jest moja fantazja? Zobaczcie na demografię. 4 miliony Polaków w ostatnim czasie wyemigrowało z Polski. Przeważnie są to ludzie aktywni, młodzi i przedsiębiorczy. Większość z nich już nie wróci.
Są całe miasta w Polsce, w których można spotkać dzieci szkolne i emerytów. Zniknął, wyparował środek. A jeżeli jest środek, to mówi po ukraińsku. To są fakty. One nie mówią przeciwko komuś, przeciwko czemuś. Są tylko faktami. Jak je zinterpretujemy, to nasza sprawa. Ale jesteśmy w bardzo newralgicznym momencie. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że współczynnik demograficzny dziś sytuuje nas na 200, bodaj 12 czy 13 miejscu w świecie. Nie dobiegamy nawet do 1,6. Podczas gdy chyba 2,2 to dopiero jest współczynnik mówiący, że naród utrzymuje swój status i lekko się odradza. Polskie kobiety nie rodzą dzieci. Polska młodzież wykształcona wyjeżdża z Polski. Następuje pustka. Nigdy nie istnieje w świecie pustka. Pustka zostanie wypełniona i wypełnia się w tej chwili. Chyba że ktoś chce jeszcze spiskowej interpretacji, że terytorium jest przygotowywane pod to, żeby ktoś inny im władał. Ale to już za daleko posunięta interpretacja. Pozostańmy przy tym, co widzimy. Więc obraz Polski, jaki wyłania się z tych moich kilku zdań, chaotycznych dosyć, no nie jest może optymistyczny. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że od 2015 roku w Polsce dużo się zmieniło. Przede wszystkim jest więcej wolności, jest mniej samobiczowania się Polaków, jest mniej ataków na godność Polaków i Polski. I to są na pewno ważne zmiany. Na pewno ważną zmianą było 500+. Ktoś powie, że to jest socjalistyczne, ja powiem tak. Trzeba stosować socjalistyczne, redystrybucjonistyczne zachowania w momencie, gdy społeczeństwo nie ma kapitału. A kapitał jest tylko w jednych rękach, czerwonych albo obcych. Jak Polakom dać kapitał? No, trzeba im trochę tego kapitału upuścić z budżetu. Wcześniej ten sam kapitał trafiał do kieszeni złodziei. Rachunek jest bardzo prosty. Jeżeli w Platformie Obywatelskiej budżet się nie dopinał, a nie było 500+, a PiS-owi budżet się dopina z 500+, to znaczy, że taką sumę kradli. No bo gdzie ona się podziewała wcześniej? Przez 8 lat rządów Platformy. Policzcie, ile to jest miliardów złotych przez 8 lat ukradzionych. A wcześniej było lepiej, też nie. Ja nie mówię, że w PiS są same aniołki, bo bardzo krytycznie się o nich wypowiadam. Szczególnie zarzucam im tchórzostwo. W ostatnim czasie nagminne, bo się wycofują z wszystkiego. Pan prezydent, który chce budować pomnik Mazowieckiemu, no to wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z pomieszaniem, z poplątaniem. Że nie ma silnego przywództwa w tej partii, czy w tym ruchu. Bo mnie mierzi partia PiS, szczerze wam powiem. Mierzi mnie, jak każda partia polityczna, gdzie górę zawsze biorą cwaniaki i karierowicze. I oni się wciskają gdzieś tam w najbardziej tłuste miejsca. Ja bym wolał, żeby na tym miejscu, albo żeby to miejsce wypełniło się ruchem niepodległościowym. Żeby PiS miał wyraźniejsze oblicze niepodległościowe. Niepodległość to własna waluta, niepodległość to własne terytorium, niepodległość to własny naród, niepodległość to własna historia i walka o nią i niepodległość to troska o polską diasporę na świecie. A tego nie ma. Zmienił się ambasador, słyszałem tu. Zmienili się konsulowie, a zmienili się pracownicy. To jak można rządzić za pomocą tych, którzy służyli zupełnie innym celom? Jak można to robić? No ale jeżeli szef resortu spraw zagranicznych jest człowiekiem z korporacji Geremka, jest człowiekiem z ruchu Wolność i Pokój, podejrzanego od początku przeze mnie o, no powiedzmy, działania, o których trudno nawet mówić, to jaki pan taki kran? Słaby minister spraw zagranicznych, słaba dyplomacja, słabe dbałość o Polskę. Co zrobiono dla polskiej diaspory? Przecież
to nie chodzi o to, żeby państwo ułożyło pieniądze na was tu, bo wy sobie poradzicie. Chodzi o to, żeby stworzono organizacje, więzi, systemy komunikacji, które będą sprawiały, że to drugie płuco Polski, jakim jest polska diaspora w świecie, oddycha. Moim zdaniem tego nie da się zrobić bez bardzo radykalnego posunięcia, jakim jest zmiana ordynacji wyborczej i umożliwienie Polonii wybierania własnych reprezentantów do polskiego parlamentu, Sejmu i Senatu. To trzeba zrobić. I to nie jest łaska jakiegoś marszałka Senatu, czy prezydenta, czy kogokolwiek. To jest konieczność, której wymaga niepodległość Polski. Ktoś musi być arbitrem. Wydaje mi się, że taki klub polonijny będzie arbitrem. Pod warunkiem, że oczywiście wy wybierzecie odpowiednich ludzi i że w ogóle wybierzecie. Bo z tego co wiem, to w całych Stanach głosuje 28 tysięcy ludzi. A gdzie reszta? No bo też można mówić, ambasada zła, konsulowie zła. Dobra, ale czy ktoś komuś broni brać udział w wyborach? Nie. Oczywiście to jest nudne głosować na kandydatów z Warszawy, których się nie zna.